Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Apibon, zawierającego pyłek pszczeli i propolis. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Spłynęło pytanie dotyczące metali ciężkich. Jak pozbyć się metali ciężkich z naszego organizmu? Metale ciężkie to przede wszystkim kadm i ołów. Tymi najczęściej możemy się skazić. Co może być źródłem skażenia? No, na przykład żywność. Żywność, która ma w swoim składzie, która pochodzi z morza, bo tam często się tak zdarza. Czyli niektóre ryby morskie, czy też owoce morza. To są produkty spożywcze, które mogą, nie mówię nie muszą, ale czasami są skażone metalami ciężkimi. Ale także osoby mieszkające w takich miejscach, gdzie na przykład jest duże wydobycie miedzi, rud ołowiu, rud cynku, to co razem się wydobywa najczęściej. Tam również takie skażenie może mieć miejsce. No i trzecia sprawa to smog. Smog, który nas zanieczyszcza różnymi toksycznymi substancjami, a także metalami ciężkimi. Jakie metody można wykorzystać, aby wyeliminować te metale ciężkie z organizmu, pozbyć się ich? Jest pewne badanie naukowe, które przeprowadzono na dzieciach z obszaru lubuskiego województwa, tam gdzie się wydobywa rudy miedzi. Proszę Państwa, i tam właśnie stosowano u tych dzieci i u osób dorosłych później również produkty pszczele. Miód pszczeli, pyłek pszczeli i propolis. I połączenie tych trzech substancji rzeczywiście potrafiło o 30% zmniejszyć stężenie poziomu ołowiu w surowicy krwi. Takie badania były prowadzone. Więc mamy bardzo prostą metodę. Nie musimy jakichś skomplikowanych kroplówek brać, jak to czasami ktoś proponuje, tylko zwyczajnie produkty spożywcze, w których są te produkty pszczele. Jeżeli stymulujemy organizm, prawda, jeżeli chcemy organizm odtruć z różnych substancji toksycznych, pamiętajmy także o takich ziołach, które mają działanie moczopędne i te zioła to przede wszystkim skrzyp, nawłoć, brzoza, liść brzozy, pokrzywa, liść borówki brusznicy. Takie substancje mogą być podawane również w postaci mieszanki ziołowej, kropli ziołowej. Zresztą receptura takiej mieszanki jest teraz na ekranie. Możemy też stosować sam skrzyp, na przykład jest taka receptura profesora Ożarowskiego, gdzie połączył skrzyp z rdestem, ptasim pokrzywą i owocem róży. I taka receptura jest też świetna do działania odtruwające. Ją się gotuje, taką mieszankę ziołową. Ją się gotuje, nie parzy, zaparza, tylko gotuje. I dobrze ona detoksykuje organizm, również nie tylko z metali ciężkich, ale także, jako że jest bogata w krzem, powinna zmniejszać w naszym organizmie ilość glinu czy aluminium. Im więcej w środowisku przyjmujemy w wodzie krzemu, tym mniejszy będzie poziom aluminium, a to jest też bardzo niebezpieczna substancja. W przypadku problemów z zatruciem organizmu warto też nie tylko wzmocnić funkcję nerek, ale także zastymulować funkcję wątroby. I tutaj świetną substancją popularną jest owoc ostropestu plamistego, a szczególnie sylimaryna, która działa ochronnie na komórki wątrobowe i zwiększa proces detoksykacji. Również ekstrakt z liścia karczocha to też jest dobra substancja, która może wspomóc funkcję wątroby, a przez to proces metabolizmu będzie szybszy i przez to będziemy szybciej eliminować te metale. Ostatnim elementem, o którym chciałbym wspomnieć w przypadku detoksykacji organizmu, to jest działanie antyoksydacyjne. I tutaj kłaniają się nam szczególnie owoce jagodowe. One są najsilniejszymi naturalnymi oksydantami. Można też je połączyć z innymi substancjami przeciwwolnorodnikowymi, takimi jak cynamon, jak imbir. Szerzej na ten temat możecie Państwo przeczytać w dwóch książkach. Pierwsza to Ziołolecznictwo ojca Grzegorza, a druga, którą napisałem razem z panią profesor Iwoną Wawer, Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Bonimet.
producent suplementu diety Apibon, zawierającego pyłek pszczeli i propolis.